Pamiętacie, jak dawno temu czytaliście prospekt emisyjny CD Projektu przed zapisaniem się na akcję, przed wielkim debiutem? Ja też nie pamiętam, bo nie było takiego prospektu emisyjnego i nie było takiego debiutu. CD Projekt jest na giełdzie i jest spółką, którą każdy chyba polski inwestor zna, ale ona nie wchodziła na giełdę głównymi drzwiami, tylko bocznymi drzwiami poprzez przejęcie. Jak to działa, że niektóre spółki wchodziły oficjalną drogą, publikując prospekt emisyjny, zapisy na akcje itd., itd., natomiast niektóre spółki potrafią wejść bocznym, bądź jak to niektórzy analitycy mówią, tylnym wejściem? Dzisiaj w tym odcinku przerobimy sobie inne patenty na wejście na giełdę papierów wartościowych albo na inne zagraniczne rynki, bo niektóre sposoby są, ale jeszcze nie dotarły po prostu do Polski. Trzeba wiedzieć, jak to działa, jeśli jest się inwestorem indywidualnym i chce się po prostu takie akcje kupić, bo jest to ciekawe, ale jest to inne niż klasyczna droga głównym wejściem. Żeby tradycji stało się zadość, oczywiście jeśli chcecie regularnie śledzić portfel, to można zasubskrybować ten kanał, można wcisnąć dzwoneczek, ale można przede wszystkim zapisać się na dedykowany newsletter. Link do niego znajdziecie pod nagraniem, tak jak wszystkie linki z artykułów, które użyłem w tym odcinku portfela Doradca TV. Dzięki za wyrozumiałość, bo tydzień temu nie było odcinka, natomiast byłem ja na bydgoskiej scenie konferencji TEDx. Muszę nieskromnie powiedzieć, że opłacało się tak długo przygotowywać do tego 18-minutowego wystąpienia, bo wyszło naprawdę fajnie. I jak tylko dostanę link do oficjalnej publikacji na amerykańskim kanale TEDx, to oczywiście też dostaniecie to nagranie. Tematem była wolność finansowa, ale w moim przypadku w takim ujęciu rynków kapitałowych i bez takiego nadęcia. Jako narzędzie, klasyczne narzędzie do budowania swojego majątku, jak w ogóle ja interpretuję wolność finansową, bez tych wszystkich rzeczy, o których opowiada Robert Kiyosaki i wszyscy inni guru, tylko jak po prostu realnie do tego podchodzę, czy da się to zrobić, jak to działa i czy w ogóle warto. To wystąpienie dostaniecie przy najbliższej okazji, natomiast my dzisiaj w portfelu Doradca TV skupimy się na bocznym wejściu na giełdę. Może to nie jest jakiś super sexy temat, bo nie zdarza się bardzo często i będziecie świadkami tego pewnie kilkanaście razy w swoim inwestycyjnym życiu, a nie co miesiąc czy co kwartał. Jest na to boom w Stanach Zjednoczonych, a w Polsce w najbliższym czasie zobaczymy chyba głośne wejście, głośne ze względu na zasięgi, bo ja usiadłem do tego tematu, przygotowując się do nagrania o ekipie na giełdzie. Tej ekipie YouTube'owej. Czytaliście na pewno w mediach ekonomicznych, że Friz ze swoją ekipą znaną z YouTube'a będzie wchodził na giełdę i będzie wchodził na giełdę właśnie w ten sposób, o którym dzisiaj sobie powiemy. Czyli nie przez oficjalny debiut, nie będzie zapisów na akcje, nie będzie różnych domów maklerskich, nie będzie roadshow, nie będziemy analizować prospektu emisyjnego, w którym będziemy czytać, ile Friz zarabia na reklamach na YouTubie, a ile na swoich ubraniach. Po prostu będziemy mieć transakcje przejęcia i bocznym wejściem, podobnie jak z CD Projektem się działo, wejdzie Friz na giełdę. Więc będziemy to widzieć niedługo i sporo początkujących ludzi w ogóle zacznie od giełdy właśnie analizując te transakcje, no bo oglądają kogoś na YouTubie, kogoś, kto jest najpopularniejszy na polskim YouTubie, zainteresują się tematem i zobaczą coś bardzo rzadkiego jako pierwsze zetknięcie z giełdą papierów wartościowych. Więc ja przygotowuję już taki większy materiał o samym Frizie, jego ekipie na giełdzie, natomiast dzisiaj omówimy sobie kilka innych motywów, jak w ogóle można na giełdę wchodzić, bo nawet jeśli nie wszystkie są dostępne jeszcze w Polsce, to jest duża szansa, że z biegiem lat również te formy inwestycyjne będą dostępne, no bo wszystkie rynki się rozwijają i nasz też dąży do tych zachodnich standardów również przy wchodzeniu na rynek i przy IPO. Na końcu opowiemy sobie, co się działo z portfelem. Od razu mały spoiler, z portfelem nie działo się praktycznie nic. Nic nie kupiłem, nic nie sprzedałem, po prostu jest troszeczkę zmian, jeśli chodzi o rekomendacje dla spółek, szczególnie z gamingu, czyli Huuuge i 11 bit, ale o gamingu i w ogóle o tych spółkach, które są w portfelu, będziemy sobie jeszcze mówić w kolejnych odcinkach, natomiast już przechodzimy do tej części teoretycznej, którą raz a dobrze sobie zrobimy i już zawsze będziecie wiedzieć, jak rozpoznać, że spółka wchodzi na rynek w taki, a w taki sposób, no i jakie ryzyka się z tym wiążą, bo ja zawsze patrzę na to wszystko z perspektywy inwestora indywidualnego. Fajnie, że spółka może mieć kilka możliwości i niektóre mają niższe koszty, inne mają inne ryzyka, no i na przykład dla spółki to będzie super opłacalne, ale ja jako inwestor indywidualny i wy jako inwestorzy indywidualnie oglądający to wideo musimy zawsze patrzeć w pierwszej kolejności na swój interes. Fajnie, że spółka taniej pozyska kapitał, tylko to my jesteśmy tymi dawcami kapitału, więc chcielibyśmy wiedzieć, jakie mamy związane z tym korzyści, a jakie ryzyka, i mam nadzieję, że o tym też troszeczkę się dowiemy. Kiedy kupujemy kota w worku, kiedy kupujemy potencjalnie zyskownego kota w worku, no a kiedy kupujemy kota w worku, ale za to dostajemy do tego duży dokument w postaci prospektu emisyjnego. Zaczynamy. Jak już wspomniałem, główna historia tego odcinka opierała się o to, że zbieram materiały do takiego filmu Friz na giełdzie, co musicie wiedzieć i na co musicie uważać. No i tutaj trzeba wyjaśnić podstawowe pojęcie, więc pomyślałem, że tym bardziej trzeba je wyjaśnić w portfelu DoradcaTV. Mówiliśmy sobie o IPO, mówiliśmy sobie o tym, że spółka wchodzi na giełdę, tworząc klasyczny debiut, czyli jest prospekt emisyjny, on przechodzi przez KNF, inwestorzy zbierają się i zapisują na akcje i tak dalej. Robiliśmy to chociażby przy debiucie Huuuge Games. Mówiłem też o tym, że można w ten sposób wejść na New Connect w uproszczonym prospekcie. Mówiłem też o tym, że można kupić akcje na New Connect, ale poprzez crowdfunding, i one w pewnym momencie przy niektórych spółkach faktycznie będą listowane później na New Connect. Kiedy spółka robi debiut, to my już wcześniej mamy te akcje, bo zainwestowaliśmy w crowdfundingu. I to są takie formy klasyczne, tradycyjne, opierające się na tym, że ktoś wykonuje te krok po kroku, wszystkie pola przechodzi, żeby wejść na rynek kapitałowy. Ale można sobie wejść na rynek kapitałowy bocznymi drzwiami albo tylnymi drzwiami. Różnie tutaj specjaliści używają słownictwa. W każdym razie dzisiaj sobie zobaczymy, jak można wchodzić tymi bocznymi drzwiami na giełdę z ominięciem tradycyjnego procesu i z czym to się wiąże, bo czasem to oczywiście ma plusy, ale czasem dla inwestora indywidualnego może mieć minusy, a ja akurat zawsze jestem z moim kanałem po stronie inwestora indywidualnego, więc nawet fajnie, jak spółka może coś zrobić łatwiej, pozyskać większy kapitał i tak dalej, no ale mnie interesuje to, jak ja jako inwestor jestem potraktowany, który siedzi tutaj za komputerem i wybiera, które akcje chce kupić do portfela. Zaczynamy od tego Friza i zobaczcie, jak już problem mamy na samym początku artykułu. YouTuber Friz idzie na GPW, super, szukam mojego debiutu. Szaleństwo na akcjach giełdowej spółki. Ale jakiej spółki? Przecież nie ma jeszcze spółki, prawda? I tutaj poznajemy, jak się wchodzi bocznym wejściem poprzez odwrotne, można powiedzieć, przejęcie spółki, tak zwane RTO, z angielskiego Reverse Takeover. Zobaczcie. Spółka, która szaleje na giełdzie, to jest Beskidzkie Biuro Inwestycyjne. Abstrakcja, jak ktoś nie zna w ogóle tych spółek, bo co to ma wspólnego w ogóle z Frizem? Jest to sobie spółka, która jest notowana na New Connect i na miejsce tej spółki, można powiedzieć, wejdzie ekipa. I teraz jak to w tym momencie się zadzieje? Najpierw jest podpisany list intencyjny i tak dalej, będą negocjacje, będzie połączenie. I teraz zobaczcie, planowanym sposobem połączenia jest połączenie poprzez przejęcie. To jest to RTO, o którym wspomniałem. Cały majątek ekipy zostanie przeniesiony na spółkę BBI. Natomiast spółka BBI wydaje akcjonariuszom ekipy akcje. Czyli mamy takie odwrotne przejęcie spółki, bo tak naprawdę wydawałoby się, że to BBI kupuje spółkę ekipy, ale to ekipa poprzez stanie się akcjonariuszem dominującym wskoczy na jej miejsce i będzie już od razu notowana. To jest bardzo uproszczona definicja, bo tu się musi dużo jeszcze rzeczy działać. Tak naprawdę nie wiemy, jaka będzie struktura akcjonariatu później, nie wiemy, jakie będą negocjacje, czy tam się pojawią jeszcze jakieś nowe akcje, czy to będzie tylko przejęcie tych dotychczasowych, czy będzie jeszcze po drodze jakaś emisja i tak dalej. Więc tutaj jest trochę ryzyk, jeśli jesteśmy inwestorem indywidualnym. I tu kończy się tak, że historia BBI nas kompletnie nie interesuje na wykresie, a tutaj jeszcze przynajmniej zaczyna się spekulacyjna część, bo już wiadomo, że to ta spółka będzie brała udział w tej transakcji, jeśli oczywiście wszystko pójdzie dobrze i się dogadają. Więc zobaczcie, że jeszcze nie wiemy, jaki będzie akcjonariat, jeszcze nie wiemy, co ta ekipa w środku tam zrobi, a już spółka spekulacyjnie rośnie bądź spada w ostatnich tygodniach, no bo na tej spółce coś się zadzieje, a jeszcze nie wiemy w ogóle, jaka jest de facto wycena tej końcowej spółki, bo nadal na giełdzie jest BBI. I to jest takie przejęcie odwrotne, które nie jest nieznane, ale jest faktycznie rzadko wykorzystywane z perspektywy polskiego inwestora. Pamiętajmy o tym, że nasza giełda jest dużo młodsza. Ja często to przypominam, bo my się tym gubimy, że skoro wszystko w wielu aspektach już dogoniliśmy Zachód, no to tutaj niestety no nie da się przeskoczyć w 30 lat historii 200-letniej giełdy amerykańskiej. W wielu procesach jeszcze nie dogoniliśmy Ameryki i wielu dojrzałych rynków i po prostu niektóre rzeczy są mało popularne, więc te odwrotne przejęcia dla mnie z reguły są bardziej ryzykowne niż jakąś szansą. Szansą na pewno są dla spółki, bo spółka nie traci pieniędzy na proces IPO, na proces pozyskiwania kapitału. Nie ma roadshow z inwestorami, zresztą w pandemii w ogóle o roadshow było ciężko. Nie ma płacenia wielu domom maklerskim i w ogóle no, wiele kosztów się w tym momencie obniża. Pytanie oczywiście, jakie są ustalenia po środku, ile kto komu płaci. Tu po drodze akurat jest jeszcze ciekawie, bo jest pan January Ciszewski, znany bardziej doświadczonym inwestorom, znana osoba na polskiej giełdzie, który też obejmie część akcji, więc o tym sobie będziemy mówić, ale pomyślałem, że musimy znać te pojęcia, jeśli chcemy o tym na poważnie rozmawiać, więc to jest jeden ze sposobów. To jest wejście na giełdę bocznym wejściem, bo ja jako inwestor, ja nie zobaczę nigdy prospektu emisyjnego ekipy. Ja nie zobaczę tych wszystkich danych, ja zobaczę już dane, które będą w raportach, kiedy ekipa już będzie de facto notowana i może nawet jeszcze będzie bez zmiany nazwy, no bo na pewno to BBI zmieni się na ekipa, tylko to może chwilę potrwać. Więc zobaczcie, jak można bokiem pojawić się na giełdzie papierów wartościowych, nie pokazując wielu danych inwestorom indywidualnym. Więc jeśli teraz na przykład kupujecie jakiekolwiek akcje BBI, to kupujecie je kompletnie w ciemno, bo teraz jest jeszcze cały czas notowana zupełnie inna spółka niż będzie później, kiedy nastąpi odwrócone przejęcie. Ale żeby nie było, że to się nie zdarza na giełdzie, przecież mówiłem, że takie coś nie jest obce inwestorom bardziej doświadczonym, że to już się zdarzało, na pewno kojarzycie tę spółkę. CD Projekt również przeszedł przez taką drogę. CD Projekt nigdy nie miał debiutu giełdowego, takiego z prawdziwego zdarzenia. Nie znajdziecie prospektu emisyjnego CDP-u. I to jest coś, o czym wielu początkujących też zapomina, gdy patrzy na wykres. Od razu sobie tutaj popatrzymy. Zobaczcie, jaki piękny, wielki wykres CD Projekt. Od 94. Słuchajcie, no nie ma od 94 CD Projektu. CD Projekt na giełdzie jest od około dekady, jeśli mnie pamięć nie myli, więc to jest CD Projekt na giełdzie. Natomiast to jest zupełnie inna spółka. To jest spółka Optimus. I tak wygląda wykres spółki, która właśnie skorzystała z tak zwanego RTO, czyli gdzieś tutaj doszło do wymiany. Spółka Optimus już się w zasadzie zwijała z rynku, natomiast spółka CD Projekt chciała skorzystać z możliwości wejścia na giełdę. To jest bardzo uproszczona historia, zaraz pokażę wam parę linków. I ta spółka chciała w tym momencie pojawić się na giełdzie papierów wartościowych. Pojawiła się. Wyszedł, można powiedzieć, z giełdy bokiem trochę Optimus, czyli inwestorzy Optimusa, natomiast wszedł CD Projekt. I mamy dwie różne spółki, jeden wykres. Dlatego tak ważne jest, żeby w tych rzeczach grzebać, bo jak zaczynacie dopiero przygodę z giełdą, patrzycie na ten wykres i nie wiecie w ogóle, jaka jest tutaj historia, to może być srogi ząg, że w ogóle o czym my mówimy. Dlaczego spółka powróciła kiedyś do poziomu 50 zł? To są dwie spółki. Szczególnie, gdy rozłożycie długi wykres. Wracamy do historii CD Projektu. Zostawiam wam, jak zawsze, te wszystkie artykuły pod nagraniem. One są bardzo ważne i uzupełniają całą tę historię, żebym wam nie musiał ich czytać do ucha. Adam Torchała opisał w ogóle, skąd to się wszystko wzięło. To jest kawał historii polskiego rynku kapitałowego, polskiej gospodarki i niektórzy mówią, że tej wolnej amerykanki, która była w latach 90. i trochę później, no bo jeśli ktoś kojarzy historię Optimusa i pana Romana Kluski, no to jest to historia z jednej strony wow, później historia tragiczna, dzisiaj historia kontrowersyjna. Mamy tutaj jeszcze wyroki, które mówiły, że organy skarbowe działały niezgodnie z prawem, że spółka, która mogła odnieść gigantyczny sukces, została zniszczona przez aparat państwowy. No to jest niesamowita i w dużej mierze straszna historia, która zakończyła się właśnie tym, że Optimus musiał tak naprawdę z giełdy zejść i zakończyć w zasadzie swój żywot jako spółka. Natomiast CD Projekt w danym czasie, kiedy już świat zachwycał się Wiedźminem częścią pierwszą, ale jeszcze to nie był super sukces biznesowy, chciał po prostu na giełdę wejść. Tu jest kawał fajnej historii, jest jeszcze pan Jakubas, też wybitny i bardzo znany inwestor, który zainwestował i de facto tutaj był bardzo istotną osobą w tym wejściu na giełdę. To jest fajna historia, że pan Jakubas sprzedał akcję w okolicach 7 zł, było to uznawane za jedna z wyśmienitych transakcji, jeśli chodzi o CD Projekt. No sami rozumiecie, dlaczego jest jakiś tam niesmak. Jak sobie myślicie, że sprzedaliście akcję za wcześnie, to przypomnijcie sobie te transakcje, gdzie pan Jakubas zrobił jedną z najlepszych w życiu transakcji, sprzedając akcję CD Projektu za 7 zł. W każdym razie to jest historia, którą wam tutaj zostawiam. Takie wejście na giełdę bocznymi drzwiami zrobiła jedna z najwybitniejszych spółek na polskim parkiecie, więc to nie jest tak, że to się nie zdarza. No ale trzeba znać też ryzyka i jak to w ogóle wygląda. Jest to sytuacja na pewno nietypowa, jeśli przyzwyczailiśmy się do klasycznych IPO, czekamy na debiut i chcemy się już wczytać w prospekt. To tutaj w niektórych sytuacjach tego po prostu nie dostaniemy. Dobra, i jeśli chcecie poznać historię Optimusa, to zostawiam wam jeszcze dwie rzeczy. Historia Optimusa w 8 minut. Bartłomiej Sieja z Komputer Świat zrobił bardzo sympatyczny filmik, w którym tłumaczy po kolei, o co z tym chodzi, jak Roman Kluska założył firmę, jak ta firma skończyła i trochę rozbudowuje to, na co ja w tym nagraniu nie będę poświęcał aż tyle czasu, bo my oczywiście mówimy o giełdzie i chciałbym, żebyście się po tym wideo nauczyli, jak spółki inaczej mogą na giełdę wchodzić, a nie jak wyglądała historia polskiej gospodarki. I jeszcze jedna rzecz, kiedy pada hasło Roman Kluska i kiedy pada hasło Optimus i te początki CD Projektu, wiele osób mówi Układ Zamknięty. To jest taki fajny film, znaczy fajny, straszny film, ale ja to oglądałem i w kinie, i parę razy w telewizji i zawsze byłem taki trzymający się mocno fotela. No w każdym razie jestem przedsiębiorcą już od ponad 8 lat i mając swoją firmę ogląda się to jak horror. Kiedy słyszy się historię Optimusa, wiele osób mylnie kojarzy ją z filmem Układ Zamknięty. Układ Zamknięty pokazuje podobną historię, jeszcze straszniejszą podejrzewam, ale to nie jest historia na podstawie historii Optimusa. To jest historia na podstawie takiej story 3 przedsiębiorców z Krakowa. Możecie znaleźć o tym reportaże, możecie znaleźć wywiady z nimi, ale nie łączymy tych dwóch rzeczy. Jakby i Optimus, może kilka rzeczy wydaje się podobnych, ale ten film nie powstał absolutnie na kanwie historii spółki Optimus. To taka małe wtrącenie, ale to się ludziom myli, więc wolałem to dopowiedzieć. W każdym razie, kiedy myślimy Friz na giełdzie, kiedy patrzymy jak zaczynał CD Projekt, to już możemy sobie skojarzyć, że było to boczne wejście na rynek kapitałowy, albo tylne wejście, bez prospektu emisyjnego, po prostu hyc, pojawiła się spółka przejmując inną, czyli mamy to RTO. I to jest jeden ze sposobów wchodzenia na giełdę tylnymi drzwiami. Tu też zostawiam wam fajny artykuł z Obserwatora Finansowego, no bo coraz częściej korzysta się z odwróconych IPO również w USA i w Europie. To też trochę przyspiesza sprawę, no bo wiecie, mamy pandemię, więc nie zrobi się już takiego roadshow, nie pojeździ się po inwestorach instytucjonalnych po całym świecie czy po całej Europie na przykład. Chce się szybko wejść na giełdę, chce się skorzystać z tej dobrej koniunktury, no bo rynek jest rozgrzany. To już sobie tłumaczyliśmy i chyba wszyscy wiedzą, że problemów w gospodarce nam nie brakuje i pandemia to jest tylko jeden z nich. Natomiast giełdy są rozgrzane, jest tam dużo kapitału, nie ma gdzie kapitału włożyć, no bo przecież mamy zerowe stopy procentowe na całym prawie świecie. I żeby korzystać z tego rynku, dużo spółek chce jeszcze cały czas wskoczyć na rynek papierów finansowych. Bardzo to jest widoczne w USA, mniej zdecydowanie w Europie. Rynek IPO w Europie, szczególnie tych dużych IPO, nie jest już tak rozgrzany, jak był kiedyś. No, Allegro jest jednym z przykładów. Jest to nasz debiut, który był jednym z ciekawszych, większych i ważniejszych w Europie w ubiegłym roku. Więc sami rozumiecie, że tak dużej konkurencji w Europie nie było. Natomiast zdecydowanie duża konkurencja i ta gorączka debiutów była w USA. I teraz mamy z jednej strony właśnie RTO, czyli spółka wchodzi dokładnie tak, jak tutaj sobie już opisywaliśmy, czyli RTO pomaga ominąć szereg trudnych kryteriów regulacyjnych, tańsze, szybsze i to jest takie chodzenie na skróty, jak to nieładnie napisane, że to jest IPO dla ubogich, tak, taka opinia krąży oczywiście w Stanach Zjednoczonych i oczywiście jest tutaj jeszcze po drodze wymiana akcji. Nie chcę wam tego już tak bardzo, bardzo konkretnie tłumaczyć, ale na pewno jak sobie doczytacie, to zdecydowanie otworzą wam się oczy, dlaczego tutaj z jednej strony jest szansa dla spółki, a z drugiej strony ryzyka dla inwestora. I oczywiście historie są oceniane przez pryzmat tego, jak to wyglądało później po latach, no bo jeśli spółka zalicza jakiś kompletny fail, nagle się okazuje, że gdyby było IPO, gdyby był regulator, to pewnie jakieś rzeczy byśmy wcześniej zauważyli, pewnie inwestorzy by byli w jakiś sposób ostrzeżeni, natomiast kiedy nie ma problemów, to nagle się okazuje, że odwrócone przejęcie jest cudowne, doskonałe i tak dalej. No i tutaj patrzymy na historię CD Projektu. Czy ktoś kiedykolwiek wypomniał tej spółce, że nie było tam normalnego debiutu? Oczywiście, że nie. Jest to jedna z tych spółek, które dały najwięcej zarobić w skali Europy, jeśli chodzi o wzrost akcji, no bo oczywiście patrzymy na to, że te akcje były po 1, 2, 3 złote, no a w swoim szczycie sięgały dużo ponad 400 zł, więc biorąc pod uwagę ten trend wzrostowy, nikt nigdy nie pytał, jak CD Projekt wchodził na giełdę, niech porośnie i tak dalej. No dzisiaj troszeczkę inny sentyment mamy już po cyberpunku, ale nie o tym dzisiaj to wideo. W każdym razie warto mieć to na uwadze i coś, czego nie spotkamy w Polsce, ale co jest absolutnie tematem roku w Europie, czyli SPAC. Fenomen SPAC-ów to jest Special Purpose Acquisition Company. Coś abstrakcyjnego dla polskiego inwestora, który nigdy o tym nie słyszał, bo to jest spółka, która wchodzi na giełdę po to, żeby kupić kiedyś inną spółkę. Jest oddzielny artykuł o tym Tomasza Świderka, świetnie pokazujący sam mechanizm, jak to w ogóle działa, jak to jest ta krótsza droga na giełdę. To nie jest nic nowego, ale to jest coś, co zyskało popularność dopiero teraz. SPAC-i, tak będziemy sobie w skrócie mówić, SPAC-i powstały w latach 90. już w Stanach Zjednoczonych, ale nikogo one nie interesowały. To jest spółka, która wchodząc na rynek pozyskuje kapitał od inwestorów, ten kapitał zostaje zamrożony, no bo ta spółka nic nie robi, prawda? Ta spółka będzie przechowywać ten kapitał do czasu znalezienia spółki, którą zechce przejąć i w którą zechce inwestować. Więc to jest jakaś taka agresywna forma funduszu, który będzie mógł kiedyś kupić jakąś spółkę. Te akcje są w ogóle emitowane po około $10, żeby było łatwo to liczyć i te pieniądze są zamrożone w tej spółce. Czyli jeśli taka spółka przez 2 lata nie znajdzie danej inwestycji, to wtedy inwestor będzie mógł swoje pieniądze odzyskać i tak jakby spółka jest w pewien sposób rozwiązana. To jest coś znane bardziej z rynku startupów i kupuje się trochę w ciemno w ten sposób akcje. Tutaj jest kilka historii, kto, gdzie, kiedy i jak kupował w ten sposób. To Wam powinno troszeczkę rozświetlić to dziwne zjawisko. Natomiast, żeby pokazać pewną skalę, jak w 2015 to wyglądało i chyba 90 parę takich instytucji funkcjonowało w ogóle na rynku amerykańskim, natomiast jak już wyglądało w 2020. To jest ta błyskawiczna droga, że jakaś spółka chce wejść na giełdę, taki SPAC ją wyłapuje, wykorzystuje te pieniądze, kupuje i korzysta z tego mechanizmu, o którym sobie powiedzieliśmy na początku, czyli z tego odwrotnego przejęcia. To jest arcyciekawe w ogóle, jesteśmy inwestorami, kupujemy w ciemno jakąś spółkę, która szuka innych spółek do przejęcia, w której są tylko pieniądze, ktoś tym zarządza. W Stanach te osoby są dosyć popularne, no tam gdzieś po drodze nazwisko Ackman się pojawia, kto lubi ten rynek amerykański, ten powinien kojarzyć. I co jest ciekawe, już na etapie ogłoszenia, kto będzie spółką przejmowaną, zaczyna się cała zabawa spekulacyjna. Może być tak, że na przykład akcje takiego SPAC-u spadają, no bo spółka, która będzie przejmowana, nie jest dobrze przyjmowana przez rynek, że to jest spółka o niskim potencjale wzrostowym i tu chyba zarządzający się pomylili i akcje zaczynają spadać. Przez te wszystkie lata SPAC niewiele dawał zarobić, jeśli nikogo nie kupował, w ogóle małe było tym zainteresowanie, natomiast ostatni rok to jest istne szaleństwo. I żeby domknąć ten temat, po co to w ogóle jest i jak to działa, ja też często o tym mówię, żeby obserwować te rynki, bo nie wiadomo, czy to trochę do nas nie dojdzie. SPAC-i są bardzo popularne w Stanach, stamtąd się w ogóle wzięły. Coraz więcej inwestorów, chociażby z Azji, bierze w tym udział. Londyn poważnie bierze to pod uwagę, szczególnie po Brexicie, kiedy chce walczyć o miano takiego rynku finansowego jednego z topowych, chce go utrzymać też z kolei w relacji do inwestorów z Unii Europejskiej. No i na razie SPAC najgorzej wyglądają w Europie, ale jeśli to gdzieś tam do nas przyjdzie, to żebyście już od razu wiedzieli, na czym to polega, z czym to się je, więc warto jest poznać, jak ten mechanizm działa. Fantastycznie tłumaczy to CNBC International, w ogóle jak znajdziecie sobie taki cykl, to jest to bardzo, bardzo pomocne w inwestowaniu, szczególnie jeśli znamy język angielski oczywiście. Tutaj w 9 minut możemy się dowiedzieć, jak SPAC działa, jak jest zbudowany, po co i jak działa w praktyce w USA i na całym świecie. Fajna jest lektura komentarzy, bo od razu też mi się przypomina, no ja jak patrzę na to zjawisko i na to, jak rozgrzany jest ten rynek, to też mam skojarzenia oczywiście z 2007 rokiem, czyli powstają nowe instrumenty do agresywnej spekulacji i jeszcze szybszego kupowania i jeszcze łatwiejszego pozyskiwania kapitału, więc Trochę mam z tym takie ale, że dokładnie jest tak, jak powiedziałem w kontekście CD Projektu, dopóki te historie są pięknymi success story spółek, to nikt się nie czepia, ale jak się okaże, że jakieś trupy zaczną wypadać z szaf, to może się okazać, że to jest instrument, który się znowu przyczyni do jakichś strat finansowych inwestorów indywidualnych, którzy no de facto kupują wiele rzeczy w ciemno. To jest dosyć agresywna inwestycja. I jeszcze taki serwis SPAC Insider, w którym znajdziecie sobie całkiem sporo informacji. Tu oczywiście gdzieś jest płatny abonament, żeby sobie jeszcze wyczytać więcej i znaleźć sobie, jakie profile konkretnych spółek w co inwestują. No ale w każdym razie dla kogoś, kto inwestuje na rynku amerykańskim, to jest bardzo ciekawa formuła. Czyli zobaczcie, ile tutaj rzeczy można zrobić bez prospektu emisyjnego. Powiedzieliśmy sobie o prospektach, o tych różnych drogach wejścia na giełdę, powiedzieliśmy sobie o odwrotnym przejęciu bezpośrednim, powiedzieliśmy sobie o SPAC-u, czyli o tej specjalnej konstrukcji, która najpierw wchodzi na giełdę z pozyskanym kapitałem, żeby później przejąć jakąś spółkę. I jeszcze ostatnia forma, która nas interesuje, która jest rzadko spotykana, ale jednak jest, to jest wejście na giełdę, czyli taki direct listing bez pozyskania nowego kapitału. Czyli spółka debiutuje na giełdzie, ale ona wcześniej pozyskała sobie kapitał, ona wcześniej wszystkie transakcje robiła, ona teraz tylko chce wejść na giełdę, żeby móc handlować tymi akcjami. Tylko tyle. Ale my jako inwestorzy indywidualni nie możemy wziąć udziału w debiucie, bo tam nie ma żadnej nowej emisji, nie ma żadnej oferty. I historia dosyć świeża. Brand 24 w ten sposób wchodził. Pamiętam, że było spore zdziwienie branży finansowej w Polsce. Dlaczego nie ma IPO? Dlaczego nie skorzystano z tej okazji, żeby jeszcze więcej kapitału pozyskać? No ale ekipa Brand 24 stwierdziła, że zrobiła już swój biznes i chce po prostu być na giełdzie, chce się rozwijać, chce się skupić na tym biznesie, który ma zarabiać, a nie na emisji nowych akcji. No i na swój sposób to jest bardzo fajna i rozsądna strategia, chociaż mam z tyłu głowy, że panowie z Brand24, mówię live chat, bo tutaj też po drodze akcjonariat się pojawił, mogli panowie zarobić więcej, gdyby skorzystali z tego IPO, no bo spółka jest dosyć popularna, ciekawa, z bardzo charyzmatycznym prezesem, który się pojawia regularnie na różnych konferencjach i jest bardzo osobą znaną w internecie, mającą świetny kontakt z inwestorami. No niemniej jednak wcześniej przeprowadzona emisja prywatna, wcześniej pozyskany jakiś kapitał, no i debiut już później, po prostu wprowadzenie akcji do obrotu bez żadnej emisji publicznej. Co jest ciekawe, akurat spółka dostała teraz zgodę od KNF-u, więc będą przenosiny z New Connect na GPW. Ja też zdecydowanie będę obserwował, bo myślę, że to może być też ciekawa historia. Chociaż kiedyś nie do końca optymistycznie się patrzyło na te przejścia, bo często spółki, które uzyskiwały bardzo wyniki na New Connect dobre, później po przejściu na GPW miały dosyć trudniejszy okres i wiele z nich traciło. Ale nieważne, każdy przykład jest zupełnie inny, trzeba go indywidualnie traktować. Chcę wam tylko pokazać, że można jeszcze wejść na giełdę w ten sposób. Czyli można wejść na giełdę wcześniej posiadając spółkę akcyjną, wcześniej emitując, na przykład właśnie korzystając z emisji prywatnej, natomiast później, żeby być już notowanym, wpuszcza się te akcje do obrotu. No tutaj się skończyło tak, że te akcje bardzo dużo dały zarobić na początku, no ale to jest taka relacja podaży do popytu dosyć prosta, no bo nie było nowej emisji akcji. Część inwestorów chciała wreszcie móc w ogóle kupić akcje Brand24, no bo wcześniej nie mogła, więc mogła je odkupić od tych, którzy już je posiadali, więc to jest doskonała sytuacja, kiedy jesteśmy inwestorami prywatnymi, kiedy wcześniej dostaliśmy ofertę od domu maklerskiego, kiedy włożyliśmy większą kasę i my na takich debiutach wychodzimy. To jest już zabawa dla ludzi z troszkę większym portfelem i którzy właśnie przy emisjach prywatnych z tego typu rzeczy korzystają. O tym też sobie mówiliśmy w jednym z pierwszych odcinków, więc już się nie powtarzam. 3 różne modele i do tego dokładamy oczywiście IPO, czyli ten model czwarty. Czyli jednymi słowy mamy 4 modele wejścia na giełdę, z czego 3 modele spokojnie możemy znaleźć na polskiej giełdzie, a SPAC może kiedyś do nas dojdzie. Ja jeszcze się w każdym razie z taką instytucją w Polsce nie spotkałem. Ostatnia część programu musi być przecież coś o portfelu. Jak wygląda portfel? Portfel wygląda bez zmian, pomijając fakt, że strasznie dużo przygotowywałem się do ostatniego wydarzenia, o którym wam wspominałem, wystąpienia na TEDzie, więc wiele rzeczy w tym portfelu i tak się nie działo, ale moim zdaniem rynek jest w takim trudnym momencie. I z jednej strony super fundamentalne spółki są już naprawdę wysoko wyceniane i jeśli nie kupiliśmy ich wcześniej, no a ten portfel wystartował dopiero na początku roku, więc on nie miał możliwości kupić ich wcześniej, no to jesteśmy trochę na etapie albo kupujemy kupujemy już dużo drożej, albo po prostu jeszcze czekamy, nie kupujemy ich wcale. Jeśli kupujemy ETF-y jakieś światowoamerykańskie, znowu kupujemy je w okolicach maksimum historycznego. No i ja bym chciał mimo wszystko mieć pozycję gotówkową cały czas w portfelu, więc przez to, że ten portfel jest relatywnie jeszcze mały, no to muszę dosyć ostrożnie podchodzić do takiej selekcji. Niewiele się tutaj zmieniło, trochę poprawił się wynik Mobruku, bo akcje mimo wszystko wróciły do 390, odbił troszeczkę 11 bit studios, który oczywiście miał wyższy potencjalny zysk, ale później zaczął jeszcze spadać. No i mamy troszeczkę lepszą sytuację na Huuuge Games, ale to też z kilku powodów. Na Mobruku nie zadziało się absolutnie nic. Nie ma ciekawych publikacji, nie ma rekomendacji. Można powiedzieć, że najciekawsze rzeczy na Mobruku zadziały się już na początku roku i w końcówce ubiegłego. Na razie jest bardzo, bardzo stabilny. Jeśli chodzi o 11 bit studios, mam nadzieję, że nikt mnie z Pulsu Biznesu nie będzie za to ganiać, że pokażę kawałek tego artykułu, ale odeślę Was do subskrypcji za 7,90 na 3 miesiące, z której naprawdę warto skorzystać, żeby się przekonać, czy będziecie korzystać z Pulsu Biznesu na stałe. To jest płatna subskrypcja Pulsu Biznesu, to jest fajne zestawienie rekomendacji akcji dla 11 bit studios, bo ostatnio pojawiła się rekomendacja Santandera nawet 718 zł, natomiast wcześniej już były znane takie po ponad 600 zł, czyli chociażby PKO, IPO-PEMA czy dom maklerski BDM-u. I ten BDM za moment Wam pokażę, on jest akurat za darmo dostępny i bardzo zdecydowanie dobra analiza do przeczytania, jeśli chcecie poznać lepiej 11 bit studios. W każdym razie tutaj analitycy jasno pokazują, że liczą na nowe zapowiedzi gier w tym roku. Liczą na to, że będą własne produkcje, a wiadomo, że z własnych produkcji mamy dużo wyższe zyski niż wydając produkcję czyjeś. Więc tutaj jest bardzo duży optymizm inwestorów indywidualnych, którzy w różnych rankingach biorą 11-bit na podium i oczywiście optymizm analityków, którzy czekają na nowe produkcje i sami mówią, że 11-bit jest niedoszacowany w kontekście potencjału nowych tytułów. Także niewiele się zmienia, 11-bit nadal faworytem wielu inwestorów i u mnie też on zostaje, natomiast wycena na 654 zł BDM-u. Ja ją zostawiam, bo ona jest naprawdę fajna. To jest pięknie rozłożony na czynniki pierwsze, z ryzykami, ze wszystkim, z wyceną porównawczą, z DCF-em. No dużo fajnych rzeczy można tutaj przeczytać o samym 11-bicie. Jest ona dostępna za darmo, bez żadnego problemu. I ostatnia rzecz, która się wydarzyła w portfelu, dotyczy spółki Huuuge. Pojawiły się wreszcie jakieś rekomendacje, jeśli chodzi o Huuuge i to jest dosyć ciekawe. Z jednej strony mamy skrajnie złą rekomendację PKO BP, które już dzisiaj mówi sprzedaj i cena docelowa 39 zł, wskazując różne ryzyka, co się tutaj złego dzieje w tej spółce i że nieudany debiut i nic z tego po prostu nie będzie, ale mamy trzy całkiem fajne, w tym Jefferies aż 60 zł rekomendacja, JP Morgan przeważaj, Credit Suisse 53 zł, więc dosyć ciekawe, że zagraniczne instytucje tutaj się pojawiają, no ale dlatego, że Huuuge Games to jest gracz na rynku światowym, który wybrał polski parkiet. Ja cały czas zastanawiam się i nie wiem jeszcze jak to sprawdzić, czy w ogóle ja będę w stanie to sprawdzić, na ile odcięcie tych domów maklerskich niektórych, takich jak chociażby ING, który przecież ma dużo inwestorów, czy chyba PKO BP również, na ile to ma wpływ na normalne obroty na tej spółce i to, że ona jest z Delaware i nie jest dostępna przez wiele domów maklerskich, sprawia, że ten niższy obrót po prostu i odcięcie od inwestorów indywidualnych jest tutaj aż tak negatywne. No ale w każdym razie coś tutaj się na spółce ruszyło, zobaczymy jak to będzie wyglądało przy najbliższych raportach. Nie wygląda to już tak źle, no ale nadal jest kawał drogi do ceny emisyjnej z prospektu. Na pewno schłodzone nastroje inwestorów, ale nie tylko przez to. Akurat ja dzisiaj nagrywam w niedzielę, więc rynek jest schłodzony przez fatalną sytuację w naszym regionie. Mówię nie tylko w Polsce, ale w naszym regionie, bo i Czesi, i Węgrzy, no generalnie nasz region pod kątem koronawirusa ma naprawdę duży problem i ta trzecia fala w nas uderza niesamowicie. A to jest o tyle niefajne w kontekście rynków finansowych, już nie będę się tutaj wymądrzał zdrowotnie, bo chociaż węchu dalej nie odzyskałem pełnego po 5 miesiącach, ale nasz region zdecydowanie mocno negatywnie odstaje na tle wielu krajów, które zaczynają sobie już poważnie radzić z pandemią, więc to będzie też odczuwalny dysonans na rynkach finansowych, że niektóre mogą mieć po prostu jeszcze turbulencje, bo dla nas lockdown jest w zasadzie normą i może być co najwyżej jeszcze gorszy, natomiast niektóre kraje, gdzie zerkam nieśmiało na Wielką Brytanię, gdzie jest połowa populacji już dorosłej zaszczepiona, czy fantastyczne dane ze Stanów Zjednoczonych, gdzie w niektórych stanach jeszcze jest poważniejszy problem, ale w niektórych dane są rewelacyjne, gdzie po prostu duże dawki szczepionek pozwalają otwierać się gospodarkom. Więc będziemy to obserwować, podejrzewam, w najbliższych tygodniach. Mam nadzieję, że my nie będziemy w tej puli krajów, która będzie odliczała do czwartej fali, podczas gdy reszta świata już na trzeciej skończy. To jest chyba najgorszy możliwy scenariusz gospodarczy, jaki teraz jest, ale no na pewno trzeba patrzeć na to pod kątem swoich inwestycji, że kolejne tygodnie mamy w plecy, podczas gdy część świata już z tych poważnych kłopotów wychodzi, a dane są naprawdę fatalne. No i pod względem hospitalizacji, obciążenia i tak dalej nadal rekordowe. Więc ta trzecia fala jest jeszcze gorsza w naszym przypadku niż ta druga. No i nasz region, tu patrzę też na Czechy, patrzę też na Węgry, Słowację. Całe to nasze zagłębie ma bardzo poważny problem. I to będzie widać na akcjach, to będzie widać na gospodarce. Ja wiem, że wszyscy mówią, że to już lekceważymy tego koronawirusa, no bo wszyscy się przyzwyczaili i przecież te akcje rosną i tak dalej. No ale pamiętajmy, że są różne gospodarki, różne firmy i nie można wszystkiego wrzucać do jednego koszyka. Nie dość, że jesteśmy małą giełdą, jesteśmy z mniejszym kapitałem, z mniejszą gospodarką, to jeszcze z dużo większym problemem gospodarczym teraz, więc ten optymizm, jeśli on będzie na świecie, no to mimo wszystko ten nasz lokalny pesymizm może go trochę tłamsić i warto też na to patrzeć, że niektóre spółki będą mieć jeszcze mimo wszystko przez lockdown w plecy dłużej niż ich odpowiedniki na rynkach zachodnich. Tym niemiłym akcentem kończymy. Mam nadzieję, że troszeczkę uda się z większym optymizmem w najbliższych tygodniach wrócić do tego tematu. Ważna rzecz na koniec. Odcinki będą publikowane w niedzielę, a nie w soboty. Głupia sprawa, ale trzeba bazować na konkretnych danych, a nie na tym, co nam się wydaje. Każdy inwestor powinien też tak robić. Ja zrobiłem ankietę kilka miesięcy już chyba temu, w jaki dzień najlepiej, o jakiej porze publikować wideo. No i mówiłem, że są to okolice weekendu. Wtedy dostałem odpowiedź jak najwcześniej w sobotę, bo na pewno obejrzymy. No i haczyk polega na tym, że wszystkie dane wskazują, że sobota to jest najgorszy dzień do publikacji na moim kanale, bo wy po prostu takich finansowych rzeczy nie oglądacie i tutaj rzadko zaglądacie. I to widać, że nawet jak jest publikowany odcinek w sobotę, to 2, 3, 4 razy więcej ludzi ogląda go w niedzielę, a najwięcej ludzi ogląda go w poniedziałek. Więc publikowanie tego w sobotę po prostu z perspektywy algorytmu YouTube'a nie ma sensu, więc przeniesiemy sobie te odcinki z soboty na niedzielę już na stałe. A dzięki temu być może uda się takie odcinki właśnie jak ten o Frizie na giełdzie, albo ten o tym, jak będzie wyglądać demontaż tego, co zostało z OFE. Będziemy mieli na to miejsce chociażby w czwartki jako taki dodatkowy materiał, który niekoniecznie mieści się w ramach podcastu i niekoniecznie mieści się w ramach portfela. No, tyle z ogłoszeń parafialnych. Dzięki serdeczne i do zobaczenia w kolejnym odcinku.